Hello, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku z Ephemerala. Zaczynajmy! Zaczynajmy, bo muszę to wszystko dograć. Muszę skończyć. Moje życie od tego zależy. Nie żartuję. Jeszcze za lewą widzowie nie stoją z nożem. Na szczęście. Nie trzeba dzwonić po policję, naprawdę. Nie zwieszaj się. Hello. Magiczny finger trip. Jestem ciekawa. Powoli się zbliżamy ku końcowi, więc w końcu będzie koniec raja z pewnością. Więc dajesz. To się wydarzyło wolny dzień po tym incydencie z pryszczem. Obudziłam się w pokoju Raya i krzyknęłam wkrótce po tym, jak się obudziłam. Zamknij się. Już na starcie. Ray, jak ty mogłeś mnie nie obudzić? O czym ty mówisz? Budziłam cię wiele razy. Nie, kłamiesz. Okropność. Wygramoliłam się z łóżka w pośpiechu i zaczęłam się ubierać. Co wyście robili? To chyba nie była tego rodzaju gra. Dzisiaj Raya mieliśmy pójść do nowego parku i nie mogłam spać. Nie mogłam wcale spać. Ekscytowałam się ostatniej nocy. Mieliśmy iść do miasta obok. I mieliśmy pójść pojeździć w Karyage. To są wózki lub karota. Ale teraz jest zbyt późno. Mielibyśmy mało czasu tam, jeżeli byśmy teraz poszli. Dlaczego nie budziłeś mnie jeszcze wcześniej? Jakby... Nie walcz tak na mnie. Mówiłem, że budziłem cię wiele razy. I sam obudziłem się dopiero 15 minut temu? Końca! Ty już byłeś ubrany! Cóż, nie potrzebuję tak dużo czasu jak kobieta. Moje włosy są w jednym wielkim nieładzie. To jest naprawdę okropne. Więc rusz swoimi dłońmi, jeżeli masz czas, żeby się skarżyć. I tak już jesteśmy spóźnieni, tak czy siak. Już zaczęłam ruszać moimi dłońmi bez żadnego gadania. Bez twojego gadania. Jak takie stare, dobre małżeństwo. Nadąsałam moje policzki. Puf, zrobiłam nimi. No, ale nadąsałam moje policzki i zaczęłam czesać moje włosy w ekspresowym tempie. Ale... Ale moja łóżkowa fryzura nadal jakby nie zdawała się poprawiać i w rezultacie były takie same, jak gdybym po prostu umyła moje włosy. Od razu je wysuszyła po umyciu. Jakby nigdy one nie były w takim złym stanie. Teraz mogę
prostu zmienić moją fryzurę i jak kręcić się wokół. Włosy ci zaczęły wypadać już, kobieto. Podzieliłam moje włosy na dwójkę i zaczęłam czesać je. Nie czesać, Boże, zaczęłam je pleść. Ale to nie jest dobre. Dlaczego to w ogóle nie chcę jakby się poddać? Bez nadzieja. Zazwyczaj mogłabym to zrobić o wiele lepiej. Więc zrób to tak jak zazwyczaj. Jeżeli będziesz tak się śpieszyć, to tylko będziesz bardziej zdenerwowana. Wiem. Aczkolwiek to nie wina Raja, że czułam taki pośpiech. Więc wcale nie zamierzałam brzmieć tak ostro. Planowałam wstać wcześniej i chciałabym mieć wystarczająco dużo czasu na przygotowania. W ogóle dlaczego on nas pławie? Główku, powiedzcie wy mi. Jestem taka głupia. Ta gra mnie zaskakuje, niby to, że gra o szkole, ale... What? Próbowałam zająć się moimi włosami znowu. Próbując się zająć moimi włosami znowu, usłyszałam westchnienie Raja za moimi plecami. Ale moje włosy wcale nie chciały ze mną współpracować i nadal wyglądały naprawdę źle. Javorin, już nie mogę jakby dłużej na to patrzeć, po prostu podejdź. Co? Przestań paplać i po prostu tutaj podejdź. Ja to zrobię. Ty to zrobisz? Dlaczego? Powiedziałem, że już nie mogę więcej na to patrzeć. To nie jest to, co... Myślę... Jak facet taki jak Raj mógłby się zająć moimi włosami? Nawet jeżeli on może, to nie jest czymś zwyczajnym, czy nie? O, czy to możliwe? Że ty masz licencję na fryzjera? Czy ty robiłeś to dla innych dziewczyn wcześniej? To jest zła odpowiedź, ja nie mogę jej dać, przepraszam. Czy to możliwe, że robiłeś to dla innych dziewczyn wcześniej? Co? No cóż, tak? Czy ty dotykałeś włosów innych dziewczyn wcześniej? To znaczy... Dlaczego jesteś taka szokowana? Czy to jest taka niespodzianka? No trochę. To nie jest wcale niespodzianka, po prostu... Ty musiałeś naprawdę ją lubić, skoro nawet się zajmowałeś jej włosami. Wiem, że... Raj jakby był... Był w związkach z wieloma kobietami jakby. Ale... On zawsze deklarował, że to było nic. Hej, Aborin, ruszę! Nie wiem, jakie nieporozumienie sobie znowu chcesz wymyślić, ale po prostu pomagałem mojej młodszej siostrze. Teraz raczej rzadko to robię, ale często zajmowałem się jej włosami, kiedy żyłem z moją rodziną. Twoją młodszą siostrę? Kiedyś zapytałam go z powrotem, jakby na co on powiedział. To on ściągnął swoje rękawiczki, a ja złapałam Raja za ramię. Po prostu to podejdź.
Co? To jest naprawdę okropna, jakby łóżkowa fryzura. Jak ty niby spałaś, że masz taką fryzurę? Nie mam pojęcia, nie widzę, jak ja śpię. Powinienem ci o tym powiedzieć? Jesteś okropna, kiedy śpisz. Nie, ty wcale nie musisz tego robić. Och, tak. Ej, ładna ilu. Powiem, że wcześniej już niektóre ilustracje u Raja mi się nie podobają, ale to jest ładna. Kurczę, skurczybyk jest ładny na takich ilustracjach, no. Nie podoba mi się, czemu ten skurczybyk jest ładny na takich ilustracjach, co? Raj ruszał swoimi palcami elegancko i... To się mi tłucze. I delikatnie mogłam to odczuć, jakby patrząc w lustrze. Nawet to mogłam odczuć bez lustra, coś w tym stylu. Moje włosy były. Moja okropna fryzura została zmieniona w dwie plecionki tak bardzo szybko, jak magia. Więc ty miałeś młodszą siostrę. Nigdy nie powiedziałam tego wcześniej? Nie, albo raczej nie wiem zbyt dużo o twojej rodzinie. Chociaż myślę, że to musi być jakby bardzo prestiżowa rodzina. Boże, wypowiedz to. Moja siostra jest. Jest jakby dużo młodsza ode mnie. Często się z nią bawiłem, kiedy byłem w mojej. Jeszcze żyłem z moją rodziną. Dobrze się ze sobą dogadywaliście? No cóż, normalnie ona nadal była dzieckiem, więc potrzebowała kogoś, od kogo mogłaby być zależna. Więc byłeś dla niej jak rodzicem. Boże, ona miała swoich rodziców. Nasi rodzice są bardzo surowi, oni zawsze się stawali źli. Próbowali naciskać na nią, żeby się zachowywała jak prawdziwa dama. Poprawna dama, co tak właściwa dama. To coś, co ja nie umiem. Prawdopodobnie byłem jedynym, z kim ona mogła po prostu normalnie pogadać. Tak swoją drogą, to ja uratowałem jej, kiedy. To ja zostałem uratowany przez nią, kiedy jestem opuszczony i jakby zmuszony do życia tutaj. Nie rozumiem. Tak, dla ciebie to. Jakby to może mieć zarówno taki sens? Niby dla kogo? Może to być zarówno. Że jakby ona, że w pewnym sensie jesteśmy podobni? To do kogo jest podobny? Ty i moja młodsza siostra. Co? Ma kompleks siostrzany. Ale na tej ilustracji ona rzeczywiście wygląda jak taka malutka dziewczynka teraz z tymi workoczykami.
chcenie robienie wszystko na swoją własną rękę, bez jakby dbanie o to, co myślisz i bycie zawsze taką twardą głową i niesłuchanie tego, co ktoś ma do powiedzenia. No, przepraszam. Dałam mu wzruszyłam ramionami. Mało wzruszyłam ramionami, ja nie umiem tego tak powiedzieć, bo niektóre słowa naprawdę ciężko mi jest jakoś na polski przetłumaczyć. Tak, bo jest bez sensu. Mówiłam przepraszam, kiedy próbowałam jak najlepiej się powstrzymać od uśmiechania. To jest pierwszy raz, kiedy widzę, że tą stronę Raya. On wygląda tak spokojnie i delikatnie. Tak jakby wcale nie był z sobą. Przypuszczam, że on musiał bardzo dbać o swoją siostrę. Okej, skończone. Powinno być okej. Wow, jak miło. Dziękuję ci, Raj. A ta fryzura wygląda tak słodko. Czyż nie zgodzicie? To ja zrobiłem tą fryzurę, więc to oczywiste, że jest słodka. Pośpiesz się, co ma zamiar założyć? Łożyć? Masz zamiar przy nim się przebierać? Hej, a co jeżeli nie pójdziemy do tego parku dzisiaj? Co? Ponieważ... jakby... według Eriki jest tam jakby wiele niebezpiecznych... jakby niebezpieczeństw podczas dojazdu. Powiedziała, że... te przejażdżki potrafią być ekstremalnie szybkie jak roller coaster. Nie chcesz pójść na coś takiego? To prawda, ale nie, znienawidziłabym to, jeśli taki słodki, taka słodka fryzura by się zepsuła przez jazdę. O czym ty znowu mówisz? No cóż, nie lubię tego, ponieważ tego nie lubię. Więc dlaczego nie pójdziemy na jakąś randkę jak dorośli? What? Dorośli? Coś jak pójście do muzeum, takiego jak ty lubisz. Czy obejrzenie opery mogłoby być dobre? Chodźmy gdzieś dzisiaj tam, gdzie ty lubisz. Będziesz z tym jakby w porządku? Może nie okej, ale będę na pewno uszczęśliwiona. A ty co sądzisz? Zapytam Raya, patrząc mu prosto w oczy. Raj wyglądał... czy on jest mną przerażony? Raj spojrzał przerażony i jakby przerodził to w taki wymuszony uśmiech. Cofam to, co powiedziałem wcześniej. Ty jesteś zbyt zabocza i chcesz wszystko mieć dla siebie. Jest to coś więcej niż co by robiła moja siostra. Nie lubisz tego? Nasza baterka dość często robi to cyk. A na innych tacach nie robiła. Nie wiem, czy to jest zależne od faceta, jak ona się zachowuje. Cóż, pewnie tak, ale... ale pamiętaj, że to jest tylko wyłącznie twoja wina, bo ty tego chciałaś? Bądź wdzięczna za moją dobroć i szanuj mnie. Coś w tym stylu. Złapałam. Łapię, o co biega. Okej, no to zmień swoje ubranie szybko. Jep, tylko gdzie powinniśmy iść zaraz po tym, jak się przebiorę? Gdzie, jak będę gotowa?
Nie z... Późny... Później śniadanie powinno być ok, więc pośpiesz się. Tak, sir. Jest sir. Przytknęłam Rajowi i się wślizgnęła w moje ubranie, które wzięłam z mojego pokoju. Czy ty się przy nim przebierasz? Moje ponure uczucia, które mnie miały przepełnić, już odeszły. Czułam ekscytację i myślałam o mojej ręce z Rajem. Co? To jest koniec? Szybko poszło. Serio, to jest koniec. Aż nie mogę mu wierzyć, bo u niego odcinki trwają 40 minut zawsze, a teraz trwało 20 tylko, więc cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bye bye.